To będzie prawdziwe sportowe zakończenie roku. W dniach od 28 do 30 grudnia w naszym mieście rozegrany zostanie międzynarodowy turniej siatkówki dziewcząt. Będzie to turniej piłki siatkowej dziewcząt rocznika 2004, w którym weźmie udział 8 zespołów z całego kraju oraz dwa zespoły ze szkoły sportowej z Grodna. Zawody odbędą się na obiektach klubowych Grudziąckiej Stali, czyli w miejscu, gdzie siatkówka rozwija się z miesiąca na miesiąc. Cieszę się, że jakby taka wspólna organizacja i również dziękujemy też za patronat pana prezydenta Grudziądza, który objął patronatem ten turniej. Myślę, że pozwoli na to, żeby rok sportowo, siatkarsko zakończyć z przytupem. W turnieju wystąpią również zawodniczki z obu grudziąckich klubów. Będą one reprezentowały kadrę naszego województwa. Nasze dziewczęta z naszego województwa będą prezentowały się w kadrach jako kadry wojewódzkie. Ja jestem aktualnie trenerem kadr wojewódzkich, więc stąd też taki pomysł, żeby ten turniej przeprowadzić w Grudziądzu, bowiem tu jest sporo dzieci i młodzieży. Rozgrywki zaplanowano na 3 dni, tak aby rywalizacja w każdym kolejnym dniu mogła przynieść jak najwięcej sportowych emocji. 2 dni tych rozgrywek eliminacyjnych, a już w niedzielę finałowa rozgrywka, tak żeby po obiedzie już rozjechać się tak naprawdę i udać się do swoich domów, bo każdego będzie czekała jeszcze podróż. Poza samymi zawodniczkami swój przyjazd do Grudziądza z okazji wspomnianego turnieju zapowiedział również znane osobistości ze świata polskiej siatkówki. Ponad 100 uczestników, uczestniczek, ale też co ciekawe zaawizowali się goście specjalni, oczywiście prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej, ale też członek władz PZPS-u, pan Waldemar Wspaniały, który był i mam taką na biurku kartę zawodniczą, był zawodnikiem Stali Grudziądz. Siatkówka, w szczególności ta w żeńskim wydaniu w naszym regionie stoi na bardzo wysokim poziomie. Dowodem są coraz to lepsze wyniki klubów na poszczególnych szczeblach rozgrywkowych. Sporo klubów, które grają w pierwszej lidze, w ekstraklasie. Młodzież, szczególnie dziewczęta, jak i chłopcy liczą się w rozgrywkach tutaj ogólnopolskich. I nasz region, nasze województwo jest dosyć silne. Siatkówka w wydaniu młodzieżowym intensywnie rozwija się również w grudziąckim klubie Stal. Te drużyny młodzieżowe rosną, przybywają nowi adepci poszczególnych dyscyplin, szkolimy coraz większe grupy. Co ciekawe, trenerzy podejmują bardzo fajne inicjatywy, podpisujemy umowy z szkołami nie tylko z Grudziądza, ale też okolic na prowadzenie zajęć, na patronaty klubu sportowego, na tą współpracę. O szczegółowych wynikach poinformujemy Państwa po zakończonych rozgrywkach.